smakkujaw.pl, Żurek Kujawski na białej kiełbasie. Przyrządzę dzisiaj typowo regionalną potrawę. Będzie to żurek kujawski. Żurek kujawski jadany był na Kujawach od wielu wieków. Gościł na stołach zarówno u biedniejszych ludzi, jak i u bogaczy. Oczywiście to było uzależnione od rodzaju składników, które wykorzystywano do przygotowania tego żurku. U biednych ludzi był robiony na zakwasie z mąki razowej, podawany z ziemniaczkami delikatnie okraszonymi słoniną, a w domach bogaczy był gotowany na wywarze z szynki bądź też na wywarze z kiełbasy. My dzisiaj proponujemy wersję na bogatą. Będziemy ten żurek gotować na wywarze z białej kiełbasy, a ponieważ proponujemy taką wersję wielkanocną, podamy go z gotowanymi jajkami. A zatem będziemy potrzebowali, no jak żurek kujawski, to mamy tutaj taki koncentrat żurku kujawskiego. On produkowany jest przez zakłady we Włocławku i w zasadzie dzisiaj wszystkie produkty, które użyjemy do przyrządzenia tego żurku, pochodzą właśnie z regionu kujawskiego. Będziemy potrzebowali białą kiełbasę. Ja kupuję wędliny mięsa produkowane przez firmę Viando. One charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Użyjemy dzisiaj 8 białych kiełbas. Ugotujemy z nich wywar. Będziemy potrzebowali również śmietanę. Mamy tutaj dwa opakowania po 200 g śmietanę kujawską, produkowaną przez Kujawie w Inowrocławiu. Zużyjemy również olej kujawski, produkowany w Kruszwicy. Będzie potrzebny do podsmażenia białej kiełbasy, cebulki i czosnku. Będziemy potrzebowali ziemniaki. Ziemniaki mamy z targowiska. Będzie potrzebna cebulka. Mamy już pokrojoną w drobną kosteczkę. To takie trzy niewielkie cebulki i pół główki czosnku, też drobniutko posiekany. Będzie potrzebna solidna garść majeranku. Jeśli chodzi o przyprawy, to będą jeszcze 4 listki laurowe i 5 ziaren ziela angielskiego. Oczywiście pieprz do przyprawienia i sól. Mamy również sól kujawską, a jak wiemy, Inowrocław słynie z produkcji soli. Najpierw przygotuję wywar z białej kiełbasy, a zatem do 2 litrów zimnej wody wrzucam liście laurowe, ziarna ziela angielskiego, wstępnie łyżeczkę soli i wkładam białą kiełbasę. I doprowadzę do zagotowania, ale na wolniusieńkim ogniu. To jest ważne, żeby włożyć kiełbasę do zimnej wody i żeby ona tak powoli dochodziła. Wtedy ugotuje nam się naprawdę wspaniały wywar, ponieważ kiełbasa odda wszystkie swoje smaki. Czyli do zagotowania i potem wyjmujemy kiełbaskę i wywar już mamy gotowy. Wywar nam się gotuje, a ja już kończę kroić ziemniaki. Robię to w taką o, kosteczkę i zaraz będę je gotowała w osolonej wodzie do miękkości, ale oczywiście one nie muszą być takie bardzo rozgotowane, bo przecież potem będą jeszcze się gotowały troszeczkę w żurku. Wstawiłam wodę na gaz, wrzucam sól, ziemniaczki i będę gotowała tak około 10 minut. Kiełbasa zaczyna się gotować, a zatem wyłączam gaz, bo pamiętajmy, że białej kiełbasy nie gotujemy, a jedynie zaparzamy i pozostawimy białą kiełbasę do przestygnięcia właśnie w tym wywarze. Również nam się już podgotowały ziemniaczki i także wyłączam gaz i za moment je odcedzę. Po przestygnięciu wywaru wyjęłam kiełbaskę i ponownie wstawiłam wywar na gaz. Do gotującego się wrzucę teraz żurek. Oczywiście pamiętajmy, żeby go wstrząsnąć przed dodaniem do wywaru. I delikatnie będę go teraz wlewać i oczywiście cały czas mieszam.
i wlewamy kolejną porcję. Cały czas mieszamy. I dosypujemy teraz solidną porcję majeranku. Przemieszamy i podgotujemy już na wolnym gazie. Zaraz go odrobinę zmniejszę. Dosłownie kilka minut, a ja w międzyczasie pokroję kiełbaskę. Kończę kroić kiełbaskę. Robię to w takie plasterki. Kiełbaska naprawdę cudownie pachnie. I czasami jakość naszej potrawy zależy nie tyle od zdolności kulinarnych kucharza, ale przede wszystkim od dobrej jakości produktów. O, kiełbaskę pokrojoną mamy i za moment zacznę ją podsmażać. Na rozgrzaną patelnię wlewam olej kujawski. Poczekam, jak chwileczkę się rozgrzeje i za moment wrzucam cebulkę. Będę ją podsmażała do momentu zeszklenia. Wrzucam cebulę. Ja ją jeszcze troszeczkę posolę. Ona szybciej puści sok. I tak jak powiedziałam, do momentu zeszklenia. Cebulkę mamy zeszkloną, a zatem dorzucam kiełbasę. Wszystko przemieszam i odrobinkę podsmażę, ale nie za długo. Tą kiełbaskę przecież mamy już sparzoną. Chwilę podsmażałam kiełbaskę, tak jak mówiłam. Teraz wrzucę czosnek. A, może tak będzie łatwiej. O, przemieszam i dosłownie chwileczkę to wszystko jeszcze razem podsmażę i wyłączam gaz. Zabielę teraz nasz żurek śmietaną, a zatem 3 łyżki, żeby śmietana się oczywiście nie zważyła, wlewam 3 łyżki żurku. Teraz to wszystko przemieszam i za moment zacznę wlewać takimi niewielkimi porcjami do żurku i oczywiście będę cały czas mieszała. Teraz wleję śmietanę do żurku. Tak, tutaj cały czas mieszam, żeby nam się dokładnie śmietana rozprowadziła. Żurek zabieliłam. Teraz przekładam kiełbaskę podsmażoną z cebulką. Żurek nam już cudownie pachnie. I za moment, za kilka minut danie już będzie gotowe. Wszystko delikatnie przemieszam i wrzucam ziemniaki. Ostrożnie musimy to robić. Przemieszam i za moment doprawię jeszcze solą i pieprzem do smaku. Szczęśliwie zbliżamy się już do końca. Ja wcześniej na żurek spróbowałam, sporo dosoliłam, 3 duże szczypty, ale jeszcze jedna myślę, że nie zaszkodzi. Mamy tutaj przecież sporo składników. Wsypuję taką sporą porcję świeżo zmielonego pieprzu. O, przemieszam i za chwilkę wyłączam gaz i podaję nasz pyszny żurek na stół. Nasz pyszny, pachnący, smakowity żurek przełożyłam już do wazy. Dodaję teraz 2 połóweczki jajka. O, i posypuję świeżą natką pietruszki. O, i nasz żurek jest już gotowy
Polecam na śniadanie wielkanocne, ale nie tylko, bo jak zrobicie według mojego przepisu, przekonacie się, że jest naprawdę fantastyczny. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.